No raczej, że nikt nie śmieci. Siemacie, z tej strony Bass Driver. Tak, wiem, kilka miesięcy temu testowałem już Akorda, ale była to należąca do mojego brata szósta generacja. Tu zaś mamy egzemplarz o dwie generacje starszy i to wyjątkowo urodziwy. Honda Accord czwartej generacji została zaprezentowana w 1989 roku i bardzo szybko stała się najchętniej kupowanym samochodem w USA. Zresztą na amerykański rynek produkowana była lokalnie, w dwóch fabrykach w Ohio. Oczywiście klepano ją też w Japonii, a także na Tajwanie, który notabene jest wolnym, niepodległym państwem bez względu na to, co bejduży Puchatek, w Nowej Zelandii, Malezji, Tajlandii, Indonezji i w ostatnim roku produkcji w Chinach. Nowy Accord występował jako czterodrzwiowy sedan, dwudrzwiowy sedan przez marketoidów nazywany coupé oraz bardzo urodziwe kombi. Niestety, zniknął dostępny w poprzedniej generacji genialny trzydrzwiowy aerodek, zaś sama nazwa powróciła kilka lat później jako określenie Civica w kombiu. Na bazie czwartej generacji Accorda powstawała też nieco inaczej pozycjonowana, bardziej konserwatywnie stylizowana Honda Ascot, dostępna jedynie na wewnętrznym japońskim rynku. W 1993 roku wjechał kolejny, piąty już Accord i tym samym czwarta generacja średniej klasy Hondy przeszła do historii. Zacznijmy od kwestii całkowicie subiektywnej. Otóż, według mnie, to jest najładniejsza generacja Accorda. To znaczy, wszystkie Accordy tak naprawdę według mnie były ładne, ale ten był zdecydowanie najbardziej urodziwy. Taka klasyczna, a jednocześnie nieco drapieżna linia z tym lekko uniesionym tyłem, bardzo niski przód, bardzo płaski, niemalże jak w sportowych samochodach. To wszystko daje taką fajną, klasyczną, a jednocześnie wyrazistą mieszankę. Kurde, jak ten samochód mi się podoba, a ten kolor to w ogóle... To były jedne z pierwszych, jeśli nie pierwsze, reflektory z tymi takimi płaskimi szkłami, czyli bez wyżłobień, nie pamiętam kto się nazywa. I całość tutaj naprawdę, naprawdę robi robotę. I każdy, kto powie mi, że Japończyki to są samochody bez wyrazu, to pokażę mu takiego Accorda. Owszem, ta sylwetka jest taka, można powiedzieć, dosyć skromna, nie narzucająca się, ale absolutnie nie można o niej powiedzieć, że nie ma charakteru. Ona po prostu jest dyskretna i elegancka. Serio. I muszę przyznać, że ma w sobie coś z BMW. Choćby o to tutaj, ten Hofmeister King Nick, czy jak to się tam nazywa. I ogólnie cała ta sylwetka z tym mocno opadającym, dość drapieżnym przodem i uniesionym kuprem ma w sobie coś troszeczkę z trójek i piątek z przełomu lat 80. i 90. A jeszcze te mega eleganckie fele. No kurde, serio. Jeżeli ktoś powie, że to nie jest bardzo ładny samochód, to drzwi są tam. Ten egzemplarz pochodzi podobno z rynku niemieckiego, ale napis na szybie ma po duńsku. Być może po prostu ktoś w Niemczech sprowadził ją sobie z Danii i no i tyle. Zresztą w tamtych krajach, które nie miały własnego przemysłu motoryzacyjnego, japońskie auta były szczególnie lubiane i jakoś się nie dziwię. Oczywiście u hejterów japońskiej motoryzacji zaraz rozpocznie się popierdywanie, że co to za japońskiego zgniłka nam tutaj pokazujesz, pokaż Poloneza, króla motoryzacji. To patrzcie na to. Widzicie jakąś rdzę? Jakąkolwiek coś? Nie ma. Nic. Ten samochód jest zdrowiutki. Zajrzyjmy sobie niniejszym do wnętrza, a ono jest z jednej strony po japońsku takie spokojne, bez większych wygibasów stylistycznych. Z drugiej strony naprawdę całkiem udane. Zacznijmy od zegarów. Są typowo hondowskie. W wielu generacjach różnych modeli Hond można było zobaczyć właśnie te takie duże, okrągłe, bardzo wyraźne, bardzo czytelne wskaźniki. I one no, nie są jakieś bardzo wyszukane stylistycznie, ale są przede wszystkim bardzo czytelne i tutaj nie ma się czego czepiać. Zresztą absolutnie brzydkie nie są. Po drugie, o ile w tamtych latach większość Japończyków miała cały czas nawiewy obsługiwane suwakami, tutaj mamy po pierwsze pokrętełka od siły nawiewu i od temperatury, a po drugie przyciski od tego, gdzie ma nam wiać. Tutaj w wersjach bogaciej wyposażonych był przycisk od klimatyzacji, tu niestety jej nie ma, przykro mi, ale oczywiście jak najbardziej taka wersja występowała i taki Accord z klimą to już w ogóle byłoby coś. To oczywiście obieg wewnętrzny,
obieg zewnętrzny. To jest w ogóle ciekawe, że zamiast mieć jeden przycisk do tego, żeby włączać sobie obieg wewnętrzny i go wyłączać, to są dwa osobne. Bo tak. Radia niestety nie ma, sprzedający je sobie wyjął i zabrał, więc teraz właściciel szuka jakiegoś fajnego radyjka, które by tutaj pasowało. Tak na oko to chyba jest 2 DIN, więc jeżeli ktoś z Was wie, co by tutaj pasowało i co by wyglądało fajnie w takim wnętrzu, to piszcie w komentarzach koniecznie. Kolejna rzecz, która troszeczkę przypomina mi BMW, to jest to. Właśnie w BMW-cach z końca lat 80., początku 90., tu zazwyczaj była taka półeczka i tutaj też jest. Tak samo mamy krótką, zgrabną, dobrze leżącą w dłoni dźwignię zmiany biegów, a o tym, jak te biegi chodzą, no to opowiem podczas wrażeń z jazdy. Co prawda nie ma tu klimy, ale nie jest to bieda wersja. Mamy na przykład pełną elektrykę. Przednie i tylne szyby, tutaj mamy automatyczne opuszczanie i podnoszenie, czyli wystarczy jedno przyciśnięcie do końca i nam szyba po prostu idzie całkowicie w górę albo do dołu. Jest oczywiście elektryczna regulacja lusterek, jest centralny zamek, tak więc nie jest najgorzej, tylko klimy brak. W kierownicy niestety nie ma poduchy, a te samochody nie były szczególnie dobrze dopracowane pod względem bezpieczeństwa biernego. Niestety, wtedy jeszcze Japończycy na to nie patrzyli tak, jak teraz wszyscy patrzą. Natomiast wersje z poduchą także były, ale co jest tutaj najważniejsze? To, co we wszystkich Japończykach, czyli jakość materiałów i montażu. I ta jest tutaj po prostu bezbłędna. No dobra, ten plastik nie jest może najbardziej eleganckim tworzywem, jaki wymyśliła ludzkość, ale wygląda po prostu dobrze i solidnie. I taki jest. Natomiast tutaj oczywiście jest miękkie obicie, tutaj mamy miękkie obicia, rzecz jasna, tapicerowane boczki, wszystko jest zrobione tak, jakby miało przetrwać i te 30 lat, które przetrwało, i jeszcze kolejne 30. Typowo po japońsku. Tutaj mamy oznaczony wyraźnym napisem COIN pomniczek właśnie na moniaki, wtedy kiedy się moniakami na przykład płaciło na autostradach. Tu jest spory schowek. No, są też bardzo wąziutkie, małe schowki w drzwiach. Podłokietnika niestety nie ma. Jest tutaj taki pseudo schoweczek w zasadzie i to tyle, więc jeżeli chodzi o schowki, to no akurat Japończycy się nie popisali. Natomiast budzi się tutaj jedno pytanie. Co Toyota Croc robi w Hondzie? Odpowiadając na pytanie, jak się siedzi w takim Accordzie, od razu na początku trzeba zastrzec, że nie jest to bardzo przestronny samochód. Znaczy, miejsca nie brakuje. Przestrzeni jest wystarczająco dużo zarówno na głowę, jak i na nogi. Jest mi tutaj całkiem wygodnie, ale na przykład ta dwie generacje późniejsza, jaką jeździ mój brat, jest zdecydowanie bardziej przestronna. Natomiast ogólnie miejsce za kierownicą jest bardzo w porządku. Pozycja jest fajna. Można oczywiście wyregulować sobie fotel tak, jak się chce. Kolumna kierownicy chodzi do góry i do dołu. Do przodu i do tyłu już nie, ale to wtedy nie było jeszcze standardem. Wszystko jest pod ręką. Ergonomia jest w zasadzie bez zarzutu. No i przede wszystkim widoczność. Widoczność jest tutaj po prostu rewelacyjna. Co do foteli, są całkiem wygodne, szczególnie oparcia. Natomiast siedziska są troszkę za krótkie, za mało podpierają uda. Jednak wiadomo, Japończycy projektowali te samochody mając własne postury na myśli, a jednak, co by nie mówić, są zazwyczaj trochę drobniejsi od Europejczyków. Podpórka pod lewą stopę, tak, lewą, pamiętam, już się nie przejęzyczam. Oczywiście jest, jest bardzo wygodna, tak więc tutaj plusik. No i ogólnie, miejsce za kierownicą Accorda, nawet mimo pewnych niedoskonałości, takich jak trochę przykrótkie siedzisko, jest po prostu fajne i wygodne i ja mógłbym spędzać tutaj naprawdę sporo czasu. Z tyłu, co ciekawe, jest więcej miejsca niż z przodu, szczególnie na głowę. Natomiast na nogi też przestrzeni absolutnie nie brakuje. Kanapa okazuje się całkiem wygodna, aczkolwiek tak samo jak przednie fotele ma odrobinę za krótkie siedzisko, acz tutaj nie przeszkadza to aż tak bardzo. Są też takie fajne udogodnienia, jak chociażby, o, bardzo ładny, wygodny, gruby podłokietnik. Podoba mi się też ta fajna, sztruksowa, szara tapicerka. To wszystko jest takie po prostu przyjemne. Tutaj można po prostu jechać i jechać. Bagaż otwiera się zarówno z kluczyka z tyłu, jak i wajchą tutaj. Natomiast to, ten ciekawy zamek, jest od tego, żeby tę wajchę zablokować. Tak więc jeżeli ktoś jest nieuprawniony, ale i tak dostanie się do środka, to nie użyje tej wajchy tutaj.
a my jej użyjemy. Oczywiście, jak widać na załączonym obrazku, mamy tutaj sedana. No i jeżeli chodzi o bagaż, no to najpierw przywala się do tych zawiasów. Dwie generacje później też niestety były, no ale w Hondzie ewidentnie nie dbali o to, żeby nie zgniatać bagażu. Ale na szczęście miał się on gdzie zmieścić. Ten kufer jest naprawdę niezły, jest całkiem głęboki. Może litrażowo nie jest gigantyczny, ale jego szerokość wydaje się wystarczająco duża, żeby tutaj weszło basiwo w usztywnianym piankowym futerale. Zaraz zobaczymy. No to tak. Ciach, łup, bęc. Proszę. No i jeszcze coś, co w Hondach zazwyczaj było najważniejszym elementem. Accorda czwartej generacji napędzały rządowe czwórki o pojemnościach od 1,8 do 2,2. Tutaj mamy dwulitrówkę z serii F20, ale która to dokładnie odmiana, nie mam pojęcia. Właściciel twierdzi, że ma 130 koni, ale internety milczą o takiej wersji, podejrzewam więc, że chodzi o odmianę 133-konną. Zresztą były dwie takie, więc sorry, ale więcej nie pomogę. Tak czy inaczej, jak to u Hondy, to solidny, trwały silnik lubiący obroty. A czy lubi też olej? Nie pytałem, zresztą właściciel ma go za krótko, by to stwierdzić, ale podejrzewam, że tak. Po odpalaniu zapala się kontrolka tylnych świateł stopu i wystarczy nacisnąć hamulec, żeby zgasła. To po prostu jest coś w rodzaju takiego czeka. Zatem pozostało udać się w drogę. Pierwsze wrażenie z jazdy Accordem jest takie, jakiego spodziewamy się praktycznie po każdym Japończyku. Tutaj wszystko działa po 30 latach praktycznie tak, jakby było nowe. Skrzynia biegów pracuje, no, rewelacyjnie wręcz. Biegi wskakują na takie fajne klik-klik. Jedynym malutkim problemem jest wsteczny, do którego trzeba czasami podwójnie wysprzęglić, no ale ten samochód ma już 30 lat, więc miało prawo się troszeczkę coś tam zużyć. Resorowanie jest, można powiedzieć, sprężyste, dość sztywne, ale nie na tyle, żeby ten samochód był niewygodny. Na pewno dużo lepiej resoruje od Audi 80. Przy czym te nastawy tego zawieszenia sprawiają, że samochód nie kładzie się praktycznie w ogóle na boki. Znaczy, wiadomo, trochę się przechyla, ale są to naprawdę, naprawdę niewielkie przechyły. Poza tym prowadzi się bardzo sympatycznie, bardzo łatwo wyczuć, co się dzieje z przednimi kołami. Wspomaganie jest takie, no, można powiedzieć, nieprzesadzone. Kierownica stawia wyraźny opór, ale też oczywiście nie jest to taki opór, jak gdyby tego wspomagania w ogóle nie było. Sprzęgło, jak w większości znanych mi Japończykach, jest mięciutkie, ale łapie dość ostro. Poza tym ten silnik praktycznie nie ma bezwładności. On bardzo szybko reaguje na każdy ruch pedału gazu, dlatego trzeba nauczyć się płynnie zmieniać biegi, żeby nie szarpać. Osiągów się nie czuję, ale są zupełnie niezłe. A nie czuję się ich dlatego, że ten silnik trzeba naprawdę mocno kręcić, żeby cokolwiek się działo. Tak naprawdę Honda zaczyna wstawać po 3-3,5 tysiącach obrotów. Wcześniej to jest takie spokojne toczydło, ale gdy już depniemy, można naprawdę żwawo się przemieszczać. Przy tym w środku jest zaskakująco cicho. Owszem, słychać silnik i jest to dominujący dźwięk, jeżeli chodzi o całość odgłosów we wnętrzu Accorda. Odrobinę słychać opływające nadwozie powietrze, natomiast nie jest tutaj męcząco głośno. Dopiero powiedzmy w okolicach 120 słychać troszeczkę bardziej, a i tak nie jest to nieprzyjemny dźwięk. Zwrotność jest po prostu ok. Nie ma rewelacji, ale nie ma też dramatu. Myślałem, że będzie odrobinę lepsza, ale powiedzmy, że nie będę się czepiał za bardzo. Dodatkowo w manewrowaniu bardzo pomaga rewelacyjna wręcz widoczność, o której już wspomniałem. Naprawdę mało który samochód, nawet w tamtych latach, miał tak świetną widoczność we wszystkich kierunkach. Natomiast tym, po czym można najbardziej poczuć wiek konstrukcji, są hamulce. No niestety nie są nawet na zbliżonym poziomie do tych, które są w dzisiejszych samochodach. Trzeba naprawdę mocno stawać na hamulcu, żeby poważnie zwolnić, więc warto pamiętać o tym, żeby zostawiać większy odstęp, nawet niż to, co teraz uważamy za rozsądne. Generalnie, jadąc tej generacji Accordem, mamy poczucie takiej swego rodzaju delikatności, że ten samochód jest bardzo lekki, że nie jest pancerny, no i zdecydowanie nie chciałbym się nim rozbijać. Natomiast mimo tego jest też poczucie takiej zwartości, że tutaj wszystko działa ze sobą, że to jest jeden
dobrze opracowany mechanizm. Jest to typowa cecha większości starszych Japończyków i bardzo ją lubię. Odrobinę muszę zrewidować to, co powiedziałem na początku o tym siedzisku. Otóż wspomniałem, że jest ono co prawda przykrótkie, ale nie sądzę, żebym czuł się tutaj zmęczony po długiej trasie. Obawiam się jednak, żebym się czuł. Tak naprawdę to jest najsłabszy element wnętrza Accorda. Gdyby nie to siedzisko, które jest ewidentnie dostosowane raczej do azjatyckiej postury, to byłoby tutaj naprawdę wygodnie, ale ono jednak przeszkadza. Ale ogólnie rzecz biorąc, to jest naprawdę fajny, świetnie jeżdżący samochód. Wóz, w którym po 30 latach prawie wszystko działa praktycznie jak nowe. No i przede wszystkim ten samochód prowadzi się po prostu przyjemnie. Układ kierowniczy, praca silnika, wszystko to sprawia, że naprawdę to auto angażuje. Takie praktycznie od zawsze były Hondy, nie wiem jakie są teraz, chętnie bym się przejechał jakąś nową. Natomiast były postrzegane zazwyczaj jako najbardziej takie, można powiedzieć, sportowo usposobione ze wszystkich japońskich samochodów. No i tutaj troszkę tego czuć. Nie jakoś mocno, bo jednak jest to samochód, powiedzmy, rodzinny, średniej klasy. Zresztą swego czasu był to najpopularniejszy i najczęściej kradziony samochód w Stanach. Natomiast ewidentnie jest to samochód, który jest jednocześnie wystarczająco wygodny i angażujący na tyle, by prowadzenie go było przyjemnością. Szkoda tylko, że te Accordy tak strasznie gniją. Ten egzemplarz jest rewelacyjnie zadbany. Ewidentnie ktoś go zabezpieczył antykorozyjnie, natomiast to raczej był przypadek mniejszościowy. Dlatego upolowanie takiej integralnej blacharsko jest teraz cholernie trudne. Co najgorsze, wszelkie elementy blacharskie, a w szczególności tak zwana galanteria, są tutaj potwornie drogie i trudne do dostania. Trudno się zatem dziwić, że tych samochodów zostało tak mało. A szkoda, bo są po prostu świetne. I to wszystko w temacie Hondy Accord czwartej generacji. To troszkę niedoceniony u nas youngtimer, a nie słusznie, gdyż jest kawałem fajnego, świetnie zaprojektowanego i przyjemnie jeżdżącego żelaza. Niestety, żelazo to, jak większość starszych Japończyków, bardzo lubi się utleniać. Przez to większość Accordów tej, tak samo jak wcześniejszych i dwóch późniejszych generacji, już dawno zmieniła się w proszek. Jednak zadbane, niezgnite egzemplarze warto pielęgnować, szczególnie tak ładne jak ten. Ja sam może nie jestem tak urodziwy, ale na mojej grupie dyskusyjnej, fanpage'u, Instagramie i stronie www.basedriver.pl na szczęście nie zobaczycie mojej gęby, więc wbijajcie tam czym prędzej. Dzięki ogromne i do najbliższego.